Z okazji tegorocznego Święta Niepodległości w Muzeum Mazowieckim w Płocku odbył się wieczór poezji i pieśni patriotycznych pod tytułem „Posłuchaj, wnuczku”. Jest to jedno z najbardziej wzruszających wydarzeń organizowanych w Płockim Muzeum. Kierowane jest to do wszystkich, do młodszych i do tych nieco starszych. Najważniejszym punktem wieczoru, po to się przede wszystkim spotykamy, żeby nie tylko oglądać występy i wysłuchiwać ich, ale żeby wspólnie, radośnie pośpiewać nasze piękne pieśni i piosenki patriotyczne z różnych bardzo okresów, to znaczy z czasów zaborów, z czasów I wojny światowej, II wojny światowej i jest to, na tym polega wyjątkowość tego wieczoru i bardzo liczna frekwencja. Przybywa ponad 250 osób, żeby wspólnie pośpiewać i to jest najważniejsze i radośnie uczcić Święto Niepodległości. Posłuchaj, wnuczku to głównie wspólne śpiewanie patriotycznych pieśni, nie zabrakło nut o mój rozmarynie, czerwone maki czy rozkwitały pąki białych róż. Cała publiczność chętnie nuciła piosenki z tamtych czasów. Poprzez organizację tego typu wydarzeń można najmłodszych uświadamiać, że to bardzo ważne święto w kraju, gdyż 11 listopada to data odzyskania wolności przez Polskę. Podczas wydarzenia gościł chór Vox Maiorum Uniwersytetu III wieku, który przygotował specjalny występ z okazji Święta Niepodległości. Nie zabrakło pieśni Moniuszki czy wzruszających utworów do wierszy Asnyka. Jest to dla nas olbrzymi zaszczyt, że możemy po raz czwarty wspólnie z Muzeum Mazowieckim organizować tak wspaniały wieczór poezji i muzyki i pieśni, które w tamtym czasie były dla nas bardzo ważne. I myślę, że póki żyjemy, to na pewno będziemy to dalej robić. Dla nas to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ważne, że ludzie jeszcze właśnie w XXI wieku przychodzą na takie wieczory i uczestniczą w nich i śpiewają razem. Sam tytuł tu nas sprowadza już do takich przemyśleń, że to jest wieczór poezji i pieśni patriotycznych, więc mamy właśnie wiersze, które koleżanki wygłoszą i pieśni, które będziemy śpiewać. Dzisiaj będzie troszeczkę jeszcze taki mały prezencik od chóru, bo jest jeszcze rok moniuszkowski, a jak wiemy, Moniuszko patriotą wielkim był, więc mamy 3 utwory przygotowane, które zaprezentujemy. A bardzo się cieszymy też właśnie z takiej integracji, bo młodzież jest, my jesteśmy i ta współpraca co roku jest bardzo miła, bardzo fajna. Występ słowno-muzyczny dał także młodzieżowy zespół Santiago z parafii Świętego Jakuba w Mielnicy. Każdy uczestnik tego patriotycznego wieczoru nie tylko miał szansę śpiewać wzruszające pieśni, ale również otrzymał pięknie wydany śpiewniczek z tekstami piosenek i ich krótkimi historiami. Mamy przyjemność już po raz 3 uczestniczyć w wieczorze pod tytułem „Posłuchaj, wnuczku”. Zaprezentujemy taki krótki program, który zatytułowaliśmy „Listy do babci”, w którym pomiędzy właśnie tymi listami czytanymi przez jedną z naszych członkiń zespołu będą piosenki patriotyczne. Zespół powstał 5 lat temu w parafii Świętego Jakuba w Mielnicy, stąd nazwa Santiago. I początkowo skupialiśmy się na oprawie mszy niedzielnych dla dzieci. Ale w związku z tym, że młodzież chciała coś robić więcej, jest to bardzo uzdolniona muzycznie młodzież, więc stwierdziliśmy, że wyjdziemy poza parafię i organizujemy coroczne cykle koncertów różnych. W zeszłym roku były to koncerty z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości, ale też koncerty bożonarodzeniowe. No, staramy się uczestniczyć w życiu miasta. Taką naszą też dużym przedsięwzięciem było napisanie książki pod tytułem „Płock wspomnieniami malowany, rozmowy wnuków z dziadkami”. Wtedy też rozmawialiśmy z płockimi seniorami. Prócz przepięknych występów, recytowania i wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych w Muzeum Mazowieckim można było podziwiać wystawę fotograficzną pod tytułem Ukradzione dzieciństwo. Prezentowane zdjęcia to obrazy z życia dzieci z okresu międzywojennego aż do zakończenia II wojny światowej. Wystawa odnosi się także do losów dzieci z przeróżnych mniejszości narodowych, m.in. do Romów, Ukraińców, Żydów, Ormian czy Białorusinów. Dokumentacja przedstawia traumatyczne przeżycia związane z gettem, obozem, deportacjami i egzekucjami. Opowiada o byciu ofiarą, biernym obserwatorem i obrońcą. Została przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie. 11 listopada to data oznaczająca dla wielu Polaków wolność. Bez tego to ani rusz, to nie byłoby naszego narodu, że 11 listopada to jest bardzo ważnym świętem dla nas, bardzo ważnym, a dla mnie osobiście bardzo, bardzo, bardzo ważnym. To jedna chyba z najważniejszych dat. No, uzyskać niepodległość, to już chyba nic lepszego nie mogliśmy zdobyć przez to. Ja się tak uśmiecham, bo to jest chwila radosna, to nie są emocje, to są emocje innego rodzaju. Za każdym razem, kiedy my śpiewamy te pieśni patriotyczne, to praktycznie jak ktoś tak na nas popatrzy z boku, to wtedy dopiero zobaczy, jak my to śpiewamy, w jaki sposób, ponieważ jesteśmy już w tym wieku, gdzie znamy dobrze historię naszej Polski, to doświadczamy tego poprzez pieśń, poprzez właśnie poezję. Na zakończenie wydarzenia przygotowano słodki poczęstunek w postaci wspaniałego tortu w kolorach biało-czerwonych o smaku śmietankowo-wiśniowym. Wydarzenie organizowane było już po raz 4 we współpracy ze Stowarzyszeniem Uniwersytetu III wieku imienia Janiny Czaplińskiej w Płocku. Więcej informacji o wydarzeniach organizowanych w Muzeum Mazowieckim w Płocku znajdziecie Państwo na stronie internetowej muzeumplock.eu.